Wolbrand jest między Olkuszem a Miechowem. To są Miechów i Olkusz, to są miasta powiatowe. Olkusz to słynie z emali, fabryka naczyń emaliowanych, czyli garki, produkcja garków, pralek, takich tych franie, w różnych takich asortymentów gospodarstwa domowego. No to jest pomiędzy Olkuszem a Miechowem. To są dwa miasta powiatowe, Olkusz i Miechów. No Wolbrand 24 tysiące mieszkańców, fajne miasteczko, bardzo przyjemne, bardzo fajne. Mamy burmistrza również, który tam się bardzo stara, pracuje bardzo uczciwie dla miasta Wolbromia. Też go przy okazji pozdrawiam. Pana dziennika Adama, jeżeli mogę pozdrowić, oczywiście pozdrawiam kolegów z wodociągu, gdzie pracowałem również, ale też mieszkańców Poręby Górnej, bo ja się wywodzę z takiej wioski Poręba Górna, to jest gmina Wolbrom. I też ich pozdrawiam, bo tam się urodziłem, w tej Porębie Górnej. To jest gmina Wolbrom. I teraz mieszkańcy mogą być pewni, że będzie więcej turystów. Tak, będzie więcej turystów, bo to jest na górce, ja mieszkam na takiej górce, fajne, czyste powietrze, to jest najwyższy punkt w powiecie olkuskim. To jest ulica Kamienna Góra. Najwyższy punkt powiecie olkuskim, 500 metrów nad poziomem morza, fajne powietrze, nie ma smogu tam. No fajna okolica, widać tego miasto Wolbrom. Miasto jest takie nieco, na takim dole, nie? Takim obniżeniu. A ja mieszkam na górze, piękna okolica, fajne, no lasy też, fajnie jest.